Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To są Siatkarskie Ligi i kolejny program Jesteś Legendą, czyli program o ludziach, legendach Polskiej Ligi Siatkówki. Dziś zaprosiłem do naszego studia wyjątkowego człowieka z tego elitarnego grona ludzi, którzy zdobywali w siatkówce, w polskiej siatkówce, Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Olimpijskie. Swego czasu mówiono o nim najlepszy przyjmujący świata. Zaczynamy. Tak jak powiedziałem, nasz dzisiejszy gość to mistrz świata, mistrz olimpijski, mistrz Polski, a także triumfator klubowych rozgrywek o Puchar Europy. I to tych takich historycznych, bo pierwszych zwycięskich dla polskiej siatkówki. Był także trenerem reprezentacji naszego kraju i innych drużyn klubowych. Swoją piękną karierę kontynuował nie tylko w Polsce, ale także w ukochanej, słonecznej Italii. Waszym i moim gościem jest Bubu Ryszard Bosek. Dzień dobry. Dzień dobry. Rysiu, my będziemy mówić sobie na ty, bo znamy się już wiele lat. Razem też pracowaliśmy, więc jakby mówił panie Ryszardzie, to pewno byś mi dał gdzieś po głowie. Ja nie jestem przyzwyczajony, muszę przyznać, że nie jestem przyzwyczajony. Bo we Włoszech, moich ukochanych Włoszech, jak się mówi do kogoś w pani, znaczy, że jest strasznie stary. A no ja to tym bardziej. Absolutnie. Słuchaj, na początek zapytam cię o zdrowie. Jak się czujesz? No bo wszyscy znamy twoją historię walki z nowotworem. No teraz, a wyglądasz teraz naprawdę bardzo fajnie. No, staram się, ćwiczę, robię co mogę. Niedawno miałem następny zabieg z następnym nowotworem. Muszę przyznać, że trochę już się przyzwyczaiłem, w związku z tym no nie mówię, że lekce sobie ważę, ale jakoś inaczej go podchodzę. Ale myślę, że najważniejsze to jest mieć twardą głowę, myśleć o tym, żeby się wyleczyć, a nie myśleć o tym, co się może stać, bo wiadomo, że rak to jest dosyć ciężka choroba. Ale jeżeli się uda wyrzucić z głowy, to można bardzo jeszcze przyzwoicie sobie pożyć. Powiem ci szczerze, że podziwiam cię za tą twoją determinację, charakter, twardość w tej walce z chorobą, bo te twoje pierwsze takie problemy z nowotworem zaczęły się już no kilkanaście lat temu. Czy sport tutaj okazał się pomocny w tej walce? No ja sądzę, że bardzo. Dlatego, że sport kształtuje bardzo charakter. Kształtuje taką odporność na stresy, wytrzymałość, treningi, myślenie pozytywne przede wszystkim i cały czas, żeby myśleć o tym, żeby się nie poddawać. Myślę, że to moje podejście do tych chorób, bo nie tylko jedną miałem chorobę, bo właśnie spowodowałem tym, że w trakcie mojego rozwoju sportowego nauczyłem się tych rzeczy, być odpornym na stres, na ile się oczywiście da i wszystkie pozostałe rzeczy. Myślę, że oczywiście najlepiej jest nie chorować, ale jeżeli ktoś zachoruje, to podejrzewam, że sportowcom jest łatwiej. Teraz takie czasy, że naprawdę ludzie chorują i to nagminnie i to twoje doświadczenie i to, co powiedziałeś, myślę, że warto to zapamiętać, że, ja myślę, że sport też jest takim elementem hartującym, który może pomóc w trudnych sytuacjach. Ja myślę, że bardzo. Bardzo, bo sport przez to, że trzeba pokonywać samego siebie, kształtuje taki twardy charakter, odporność na stresy i to jest podstawa. Ja nie ukrywam, że wszędzie, gdzie spotykam się z ludźmi chorymi, to ich buduję, staram się ich budować. Pokazywać, że można spokojnie żyć, że nie trzeba żyć w stresie, że się jest chorym, tylko można to wyrzucić w jakiejś formie z głowy, bo z tym się żyje lżej. Czyli lepiej myśleć cały czas o życiu, niż o tym, że to życie może się za jakiś czas zakończyć. Ja nie ukrywam, że też miałem, kiedy byłem w szpitalu przy pierwszym raku, nie ukrywam, że miałem sny, że będę umierał, bo to każdy. Ale postanowiłem sobie, że jeżeli ja będę o tym myślał, to będzie mi ciężej żyć. I wyrzuciłem to z głowy. Udało mi się to wyrzucić z głowy, nie przyszło łatwo. Ale w momencie, kiedy się wyzwoliłem, życie zmieniło się zdecydowanie. No i ja zauważyłem, że od dłuższego czasu, no gdzieś tam śledzę cię też w mediach społecznościowych, że no,
czerpiesz pełnymi garściami z życia. Widzę bardzo fajnych takich dużo sytuacji z twoim uśmiechem na twarzy i z tym, że po prostu cieszysz się. To prawda. W tej sytuacji zmienia się tylko jedna rzecz. Na pewno nie można myśleć o tym, żeby robić plany długoterminowe, bo wtedy człowiek dostaje stresu, ale jeżeli robi sobie plany krótkoterminowe i te wszystkie rzeczy, o których myślę, żeby zrobić pozytywnie, się spełniają, większość się spełnia, to się zdecydowanie lepiej żyje i myślę, że to jest takie przesłanie dla wszystkich. Myślcie pozytywnie, żeby myśleć pozytywnie nawet w chorobie, to łatwiej się po prostu żyje. Świetne przesłanie. Ja ci oczywiście zdrowia życzę i wierzę, że jeszcze będziemy nieraz mieli okazję sobie troszeczkę nawet z tej choroby pożartować, bo czasami chyba warto też. Myślę, że tak. Oczywiście ktoś powie, łatwo się to tak mówi z pozycji osoby, która nie cierpi i nie choruje, prawda? Zdaję sobie z tego sprawę, ale sam też mówiłeś, jak rozmawialiśmy, że to trochę trzeba tak sobie przestawić myślę, w głowie. Oczywiście tam, gdzie jest poważne, że trzeba robić badania, że trzeba się podporządkować lekarzom, to trzeba traktować poważnie, ale nie można żyć w sytuacji, że budzę się rano i myślę, że jestem chory i tak mam cały dzień, w nocy mi się śni, że jestem chory, bo po prostu nie ma czegoś życia, bo trzeba to wyrzucić z głowy, żyć normalnym życiem. No bo wiadomo, że każdego kiedyś myślę, że nie ma ludzi na świecie, którzy nie umierają. Tak. Chodzi, trzeba się tylko z tym pogodzić i żyć jak najlepiej. To ten temat już wyrzucamy teraz nie z głowy, a z naszej rozmowy i przechodzimy do siatkówki. Do siatkówki, która w twoim życiu była wszechobecna i zaczęła się dosyć szybko. Ale ja tak się zastanawiam, jak to się stało, że ty dotknąłeś tej siatkówki, bo wiem, że kiedyś chyba rzucałeś dyskiem, oszczepem, więc to są takie sporty indywidualne, lekkoatletyczne. To się stało trochę równolegle, bo ja wychowałem się w Radzyminie, chociaż się nie urodziłem, ale to tylko przypadkowo się nie urodziłem, bo moja rodzina z Radzymina. I w Radzyminie grało się w piłkę ręczną, w piłkę nożną. Mazur Radzymin to klub taki satelitarny Legii był w tamtym czasie, jeżeli chodzi o piłkę, a piłka ręczna była taką dyscypliną narodową w Radzyminie. Ja o siatkówce nie wiedziałem w tamtym czasie nic tak naprawdę, no bo nie było takiej telewizji. Jeszcze były nie była też tak popularna, prawda? Jak ale teraz. Nie można było zobaczyć telewizji, bo nie było telewizji. Dopiero Zorro u mnie było w domu oglądane, Zorro na tym. Ale poszedłem po skończeniu szkoły podstawowej, poszedłem do szkoły w Wołominie, do Technikum Przemysłu Skarskiego. Tam był pan profesor Piotrowski, który był zakochany w siatkówce i właściwie wszystkie roczniki przechodziły przez niego. On był trenerem, organizatorem, drużyna była i on robił selekcję do siatkówki. Ja wtedy na tej selekcji w ogóle nie wiedziałem, że to siatkówka. I muszę powiedzieć, że trochę przypadkowo się zakwalifikowałem, bo ja jako piłkarz ręczny potencjalny jeszcze nie byłem taki rozwinięty, byłem mniejszy zdecydowanie i trochę bardziej taki umieśniono przytyty. Ale ponieważ do siatkówki się wtedy ćwiczyło w parach, to pan profesor powiedział, Bosek, chodź ty też, to do pary będziesz. Podbijaj. Do pary będziesz, bo brakowało mu, wyselekcjonował 14 brakowało i doszedłem. Ale chyba miał intuicję, bo za pół roku już byłem w kadrze juniorów, w związku z tym może podświadomie mnie tak zakwalifikował, ale muszę powiedzieć, że to już wtedy był prawie zawodowy klub. Pan profesor zwalniał nas z lekcji, mieliśmy treningi rano, mieliśmy treningi po obiedzie i był absolutnym fanatykiem siatkówki i on mnie zaraził. Jakie to szczęście, że trafiłeś na takiego człowieka, a tak jak mówisz, że zwalniał z lekcji, to domyślam się, że wam się to bardzo podobało, bo ja jak przypomnę swoje lata szkolne, no, byłem w miarę wysportowany i łapałem się tam do reprezentacji w różnych dyscyplinach. To też najbardziej podobało mi się w tym wszystkim to, że jak przygotowywaliśmy się do zawodów, to byliśmy zwalniani z lekcji. Nie musieliśmy chodzić na matematykę. To prawda, polski, ale wtedy było inaczej, bo jednak ten sport traktowało się nawet w szkołach średnich zupełnie inaczej. Jeżeli profesor do tego tak poważnie podchodził, to zaraził nas naprawdę. Oprócz tego, że nie chodziliśmy na lekcje, to byliśmy naprawdę na całość zaangażowani w to, co robiliśmy. I ta siatkówka zaczęła się u mnie na dzisiejsze czasy późno, ale na tamte czasy w miarę wcześnie. Ale rozwinąłem się naprawdę bardzo szybko
I w międzyczasie był drugi profesor od wychowania fizycznego, który widział we mnie lekkoatletę. Ponieważ on był dyskobolem, to wszystkich brał do tej lekkiej atletyki, robił próby. I ja równolegle był taki okres, że trenowałem i siatkówkę, i lekkoatletykę. I byłem w Polonii Warszawskiej, mogę się poszczycić, że startowałem z Ireną Szewińską, z Januszem Sidło, byłem w lidze. Bo to wtedy jeszcze były ligi takie lekkoatletyczne, jeździliśmy na zawody, ja startowałem jako szczepnik i dyskobol, byłem na obozie nawet w Spale wtedy, jeszcze nie jako siatkarz, tylko właśnie jako dyskobol. Równolegle, potem zdecydowałem na siatkówkę, a to właśnie chyba z takich powodów, że po prostu lepiej mi się podobało, bo lepiej żyłem w grupie. Aha. Tak jak powiedziałeś, że rzucałeś tym oszczepem, to sobie przypomniałem taką historię mojego kolegi, który na studiach był wysportowany, umięśniony i tak dalej, i brakowało w drużynie AZS-u w Szczecinie na jakieś zawody lekkoatletyczne chłopaka, który tym oszczepem rzuci. Chodziło o to, żeby w ogóle rzucił, żeby zapisać punkty. On tego nie trenował. No i niestety zgodził się na propozycję uczestniczenia w takich zawodach, ale ponieważ nie miał tego opanowane dobrze technicznie, to jak rzucił tym oszczepem, to on bardziej tak się kręcił, niż leciał prosto, żeby się wbić w ziemię, prawda? No i wyśmiano go tam mocno na tym stadionie. No ale to była taka jego przygoda. Ale jeśli chodzi o twoją przygodę z siatkówką, no to ty zaczynałeś od pozycji rozgrywającego. Ja zaczynam od tak, ponieważ nie byłem nieskoczny, tak naprawdę niewysoki, to na początku trener dawał mi to stanowisko, no bo wiadomo, że w ataku miałem problemy. Muszę przyznać, że bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało. No tak, bo decydujesz o wielu aspektach gry, dokładnie, prawda? I nawet w kadrze juniorów też byłem na tej pozycji. I potem przyszedł taki moment, że odkryto przyjęcie od dołu. Dyszlem. Bo wcześniej tak, dyszlem. Ja byłem, jeszcze chodziłem na treningi, bo Huragan Wołomin to była drużyna pierwszoligowa. Tak. I to profesor mnie wysyłał tam już, bo byłem już jakby lepszy od innych. I tam, ja pamiętam jeszcze zawodnika, który przyjmował w ten sposób jedną ręką. Taki był ewenement. Naprawdę? Był, tak, miał. Tu trzymał i to przyjmował, starszy był ode mnie. Ale kiedy to od dołu zaczęło się przyjmować, nagle się okazało, że ja tutaj mam wyjątkowy talent. Masz czucie. Mam, tak, coś miałem. Tak naprawdę długo nie wiedziałem, dlaczego to robię. Ale robiłem, po prostu trochę nieświadomie. I zdecydowano wtedy, żeby mnie przestawić na tą pozycję. A ty zaakceptowałeś taką propozycję? Bardzo źle to przyjąłem. Źle? Bardzo źle, bo mi się strasznie podobało to, co robiłem do tej pory. Ale pan profesor i cała grupa trenerów powiedziała, że nie ma wyjścia, bo jak ktoś taki jak ty, co ma takie czucie do przyjęcia, to nie musi to robić. W związku z tym musiałem nadrabiać zaległości w ataku, no bo tu miałem na pewno gorsze wyniki, tym bardziej, że byłem nieskoczny. A z czego to się brało, że byłeś nieskoczny, tak? Nie wiem. No, nie, po prostu z warunków mięśni, fizycznych. Warunków fizycznych. Bo ja potem na WF, jak byłem, to sam próbowałem poprawić skoczność. Tu ten Lasek Bielański, to zaliczony, Płotki, wszystko. Ale poprawiłem kilka centymetrów. I w miarę szybko zorientowałem się, że jeżeli nie jestem skoczny, to muszę być technicznie dobry. W związku z tym zacząłem sobie myśleć trochę sam, jak to zrobić, żeby wcelować w boisko. Potem odkryłem blok, że można, tak naprawdę chodzi o to, żeby zrobić punkt. W związku z tym strasznie dużo ćwiczyłem na garstek, żeby kierunkowość, i bardzo dużo ćwiczyłem, żeby uderzać block out. Po cichu przyjeżdżałem do Radzymina, brałem klucze od hali sportowej od pana kierownika szkoły i sobie sam ćwiczyłem. I muszę przyznać, że efekty były dosyć duże, dobre. I szybkie. Ponieważ szybkie, no ja miałem, dlatego chyba profesor od lekkiej atletyki chciał mi zrobić oszczepnikę, bo miałem szybką rękę. Może niedługą, niedużą, małe dłonie, ale bardzo szybką. I dlatego nauczyłem się bardzo kierunkowo atakować. No i w połączeniu z przyjęciem zagrywki w miarę szybko stałem się takim zawodnikiem, no można powiedzieć, wszystkowym, nawet w kadrze tej juniorów. Chociaż nie byłem skoczny, ale w pierwszym roku w szkole urosłem prawie 19 centymetrów. Ojej, a jak to wytrzymały twoje kości i mięśnie? No, trochę to słabo, bo nawet byłem z mamą u lekarza, bo myślałem, że jestem chory, bo tak nagle wyciągnąłem.
zrobiłem się taki garbaty, musiałem się uczyć prostować, ale prawdopodobnie przyczyniła się do tego też siatkówka, że te ćwiczenia i wszystko, bo do metra właściwie półtora roku urosłem z 1,70 m do 1,90 m. W związku z tym nadrobiłem te zaległości. Duży skok. Słuchaj, ale ja chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo ty przeskoczyłeś tak z tej pozycji rozgrywającego na przyjęcie. Okazało się, że w tym możesz się bardzo dobrze spełniać. Ale czy ty wtedy już tak sobie myślałeś, że mam zadatki na dobrego gracza, albo był ktoś taki, kto ci powiedział: Bosek, słuchaj, ty się przyłóż do tej pracy, bo naprawdę z ciebie mogą być ludzie. Znaczy, mnie powiedzieli, kiedy zmieniali mi trenerzy pozycję, to powiedzieli, że ty masz tutaj taki talent, a dzisiaj zmienił się zupełnie, w związku z przyjęciem od dołu zmienił się zasady w ogóle grania, cała taktyka grania, i oni mnie tym przekonali, powiedzieli, że bez takich ludzi jak ja właściwie w siatkówkę nie będzie się grało dobrze. W związku z tym ja to zaakceptowałem, ponieważ wierzyłem przede wszystkim profesorowi Piotrowskiemu, bo on właściwie od niego się zaczęło i cały czas byłem w kontakcie. Ale przynosiło też te efekty, bo właściwie z tego podstawowego rozgrywającego stałem się podstawowym przyjmującym. A mnie bardzo się podobało trenować. Ja na tym poziomie granie i trenowanie to właściwie się nie myślało, na jakiej pozycji. Wtedy oczywiście nie zakładałem, że kiedyś mnie ktoś uzna najlepszym na świecie. Ale bardzo lubiłem trenować. Ja zawsze bardzo dużo trenowałem. Kiedy było nawet wolne, to przyjeżdżałem do Radzymina i sobie po cichu dotrenowywałem, żeby trochę wyprzedzić konkurencję. Tak. I w związku z tym w tamtym czasie się nie myślało o tym, czy będę najlepszy. Natomiast bardzo myślałem ja osobiście o tym, żeby się poprawić. Żeby być lepszym po prostu. Tak, jak ja widziałem, że mi czegoś brakuje, to trener mnie nie musiał namawiać, zostawać po treningu. Ja sobie sam to robiłem, sam zostawałem. No bo jakoś miałem taki zmysł tego, że nie ma innej metody, że to samo nie przyjdzie, tylko trzeba ilością powtórzeń się tego nauczyć i spokojnie robię. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałem po tym, co ty powiedziałeś. Kilku już takich gości, których tutaj mieliśmy w programie, którzy coś osiągnęli w sporcie, a ty jesteś akurat przykładem wybitnego sportowca, to powtarzali właśnie, że oni gdzieś sami sobie jeszcze dotrenowywali różne rzeczy, że to nie było tak tylko, że się ograniczają do pracy na treningach, na zajęciach, które zostały gdzieś tam wyznaczone tego dnia, tylko dawali jeszcze coś z siebie, tak, jeszcze właściwie poświęcając niemal cały swój czas, czasami rezygnując, nie wiem, z życia z koleżeństwem, z jakichś imprez i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, że chyba tylko tacy ludzie są w stanie właśnie wskoczyć na ten najwyższy poziom. No to na pewno prawda, bo talent nie wystarczy. Talent nie wystarczy, jeżeli samemu się o tym nie myśli i się nie zrozumie, że trzeba szlifować, a właściwie trenować jeszcze więcej niż ci mniej utalentowani, no bo musisz być perfekcyjny. To jeżeli to się samemu zrozumie, to wtedy jest zdecydowanie łatwiej, bo to nie ma się co oszukiwać, że treningi czasami są bardzo ciężkie. W naszym przypadku były bardzo ciężkie też fizycznie, ponieważ w tamtym czasie siatkówka była inna, mniej dynamiczna. Trzeba było mieć większą odporność i większą kondycję. To oprócz tej techniki trzeba było trenować jeszcze kondycję. Ale jeżeli sobie założyłeś jakieś takie cele, masz rację, ja się z tym zgadzam, że ja spotykałem też mnóstwo ludzi, nie tylko w siatkówce, w innych dyscyplinach, że sami sobie zakładali wyższe cele. Jeżeli już to umiem, to muszę się nauczyć tego. I ci ludzie na ogół wszyscy osiągnęli. Ze Zbyszkiem Paceltem, który mieszkałem w pokoju, sam byłem zdziwiony, budziłem się po piątej, jego nie było. A on był na basenie wraz... I się zastanawiałeś, czy jeszcze nie wrócił z imprezy, czy może... No nie, właśnie chodziło o to, że szybko się zorientowaliśmy, że oni o piątej mieli do siódmej basen. A potem były zajęcia, w związku z tym było to właściwie w miarę normalne. Wiesz, siatkówkę to jeszcze masz piłkę, a tam masz ściana, 2 godziny, 3 godziny, ale Pacel właściwie w tamtym czasie w Polsce wygrał wszystko. Tak. Prawda? I nie tylko on, inni to samo robili, lekkoatleci, czy z tymi, z którymi rywaliśmy, to kto sobie stawiał cele wyższe, to osiągał, na ogół miał łatwiej. Otylia Jędrzejczak chyba w jakimś wywiadzie kiedyś powiedziała, że
jak tak pływała właśnie od ściany do ściany te kilometry, to zdarzało jej się płakać, płakać w wodzie. I tak się zastanawiałem, jak to możliwe w ogóle, żeby płakać, będąc w wodzie, ale potrafię sobie to wyobrazić, bo faktycznie to takie monotonne i wyczerpujące. Ale wracając od tego pływania do siatkówki, ty powiedziałeś, że lubiłeś bardzo dużo trenować, byłeś takim pracusiem. Ja gdzieś wyczytałem taką informację, że ty kiedyś nie byłeś taki spokojny przyjemniaczek, tylko raczej taki charakterny chłopak i jak widziałeś, że ktoś coś tam za przeproszeniem odwala tak byle jak na boisku, to potrafiłeś porządnie takim człowiekiem wstrząsnąć. No, ja jak cię poznałem tak osobiście, to już poznałem jako takiego spokojnego, opanowanego gościa, który panuje nad swoimi emocjami i nie ma tej takiej złej otoczki, złej energii. A kiedyś byłeś trochę chyba inny, tak? No, jako zawodnik byłem cholerykiem, to prawda. Że w ogóle trzeba powiedzieć, że ja zdecydowałem się na siatkówkę, dlatego że podobało mi się być w grupie. Mhm. Miałem takie przeżycie kiedyś, że byliśmy na Mistrzostwach Polskich, bo miałem stoku juniorów w lekkiej atletyce. I byliśmy na rozbiegu, wszyscy niby koledzy, ale mnie w pewnym momencie przeszło przez głowę, jak mój kolega stanął na rozbiegu, a może się poślizgnie, a może i sobie tak pomyślałem. Źle mu trochę życzyłeś, tak? Tak, podświadomie. Żeby tak. Samemu coś tam osiągnąć. I sobie pomyślałem, że to jest nie dla mnie, że ja muszę być w grupie. A kiedy się zorientowałem, że w grupie jest fajnie, to z kolei, jak widziałem, że ktoś nie chce pracować dla grupy, bo ja trenowałem po to, żeby pracować dla siebie, żeby osiągnąć wyniki, ale razem z innymi. W związku z tym, jak widziałem, że ktoś się obija, bo nie dlatego, że boli go noga, tylko że mu się nie chce, to czasami trzeba przyznać, zwracają mu na to delikatnie uwagę. Nazwijmy delikatnie. No ale z drugiej strony, jak mówisz tak, nie chciałeś właśnie takich sytuacji, że komuś tam źle pożyczysz, to przecież na boisku masz rywali po drugiej stronie siatce. No jak jakiś gościu idzie na zagrywkę, to pewno sobie też nieraz pomyślałeś, a może zepsuje, a może w siatkę, a może ja na ogół myślałem, żeby przyjąć. Żeby przyjąć. Żeby przyjąć. Natomiast mówimy o grupie, jako o tym zespole, rozumiem, który jest po twojej stronie. Jak widzisz, ja potem... Ja może tego nawet w taki sposób nie odbierałem, ale potem jak byłem we Włoszech i przyjechali Amerykanie, przyjechał Kieran i Timos, pierwsi Amerykanie, co już byłem trenerem tak naprawdę. I rozmawiałem z trenerem Richim, bo on prowadził Messaggero w Ravenie, to był zespół, który wygrał wtedy chyba 3 razy mistrzostwo. Mhm. I go się pytam, jak ty z tymi Amerykanami w ogóle działać? A on mówi, Rysiek, ja w ogóle nic nie muszę robić. Robię założenia. Mówię, co macie robić i oni pilnują, żeby wszyscy zrobili. I jeżeli ktoś nie robi, to idą do niego i mówią, ty koleś, ty tu do nas pracujesz. I sobie wtedy uświadomiłem, że ja po części tak samo się zachowałem. Może nie było tak dokładnie wytłumaczone jeszcze, bo psychologia grupy była na innym poziomie, ale podświadomość mi mówiła, że jeżeli ja będę pracował dobrze, a kolega trochę gorzej, no to nie osiągniemy wyniku i często udawało, znaczy często zwracałem na to uwagę kolego. Słuchaj, siatkówka w tych latach, kiedy ty zaczynałeś, kiedy już grałeś w siatkówkę i to na takim dobrym poziomie, no to była gra akademicka, prawda? Przede wszystkim. Dużo drużyn w Polsce to były takie ośrodki akademickie gdzieś przy uczelniach. I rozmawiałem też, jesteś legendą, z Edwardem Skorkiem, który potwierdzał to, że nawet się tak mówiło, że to jest dyscyplina sportu dla ludzi myślących, tak? którzy muszą mieć jakieś takie postrzeganie, żeby pewne aspekty tego sportu lepiej zrozumieć. No i ty byłeś w AZS-ie, AWF-ie Warszawa. Jak ty wspominasz te czasy? Bo to sama ta uczelnia, to o tej uczelni można opowiadać niestworzone historie, no ale tam przecież jak się nawet pojedzie i popatrzy na te wszystkie nazwiska, które są gdzieś tam wypisane, no to jest galeria sław polskiego sportu w różnych dyscyplinach sportu i są też siatkarze. No, AWF, szczególnie warszawski, to było takie bardzo elitarne, ponieważ właściwie większość sportowców przychodziło na ten AWF, że miała możliwości trenowania, ale miała też możliwości nauki przy okazji. I właściwie
Ja tam przyszedłem, właściwie nie miałem innego wyjścia. Ja już wiedziałem, że już kończę szkołę, pójdę na WF. W ogóle innego nie było innej opcji. Z moją mamą pracował kierownik drużyny Legii Warszawskiej Siatkówka i on powiedział, że wezmą mnie do Legii. Ponieważ zdałem na studia, nie mogłem iść do tej Legii. No tak. Ale ja zakładałem w ogóle, kiedy trenowałem, to wiedziałem, że będę studiował na WF-ie i będę grał w WF-ie. Przyszedłem w momencie, kiedy właściwie ci wielcy, najwięksi poodchodzili. Jurek Wagner odszedł, Tukendorf, został tylko dzisiaj Kambroziak i Zbyszek Jasiukiewicz i Andrzej Warych, który był wtedy dla nas guru, bo no był, tak. Na tamte czasy był najstarszy. Andrzej to w ogóle wyjątkowa postać. Zdecydowanie. Tak. Ale w ogóle AWF takie były, no tak się mówiło o siatkówce, że tak było. Chociaż były też zespoły inne, jak Gwardia Wrocławska, która też zdobywała mistrzostwa, czy Legia Warszawa. Ale wtedy się uważało, że siatkówka taka trochę elitarna dla studentów. To tak, prawda. Tak. Ale w tym AZS-ie, AWF-ie ze zdobywaniem złotych medali mistrzostw Polski, akurat kiedy ty przyszedłeś, to tak był mały kłopocik, prawda? Tak, bo wszyscy odeszli. Tak. My przeszliśmy jako młodzi ludzie, zostaliśmy, większość byliśmy młodzi, tak naprawdę było dwóch starszych, a te zespoły inne, Legia czy Gwardia, były, Andrychów taki, no, były ze starszych zawodników, a my byliśmy, Resowia w tamtym czasie bardzo wykwitła. My byliśmy młodymi zawodnikami i wszyscy mówili, że spadniemy z ligi. Bo kiedy ja przyszedłem na AWF, to był taki turniej kwalifikacyjny, że od początku były eliminacje, kto zostanie w lidze. Aha. I my, pamiętam, przyjechaliśmy do Płomienia Milowice, nomen omen. Tak. I tam była właśnie Anilana Łódź, Zbyszek Zarzycki, wielcy zawodnicy. Była Gwardia Wrocław, wielcy zawodnicy. I oni tak mówili, my to rozdzielamy, kto będzie w tej lidze zostanie. Mhm. I my, jako ci młodzi ludzie, wszystkich ograliśmy i byliśmy pierwsi zakwalifikowani do tej nowej ligi, prawda? I to był dla nas ogromny sukces. Zdobyliśmy chyba nawet wtedy w pierwszym roku drugie czy trzecie miejsce. W związku z tym dla nas, tych młodych ludzi, którzy zaczynali z wielką siatkówką, to było coś nieosiągalnego. Mega osiągnięcie, prawda? I tu właśnie tak sobie pomyślałem, warto to podkreślać, bo my często patrzymy tak, o, nie zdobyłeś złotego medalu, a to znaczy, że sezon był nieudany i tak dalej, tak? A to nie jest tak do końca, bo czasami się okazuje, że z określoną grupą ludzi, wyciskając tak zwanego maksa, można na przykład utrzymać się, tak? Nawet w rozgrywkach. Albo zająć tam, nie wiem, trzecie czy piąte miejsce. Wam się udało to, na czym wam najbardziej zależało, żeby grać w tej lidze i żeby tam nie było zagrożenia tego byliśmy, spadku. Właściwie wszyscy mówili, że ten AZS z tymi młodymi chłopakami spadnie z ligi. Mhm. I właściwie wszyscy na nas krzyż kładli, a my wygrywaliśmy sobie. Właściwie byliśmy zadowoleni z tego, zrobiła się fajna atmosfera. Mieliśmy naprawdę fajną grupę do tej pory. Nie wiem, Mietek Wykrota, który jest w Australii, który był trenerem nawet reprezentacji Australii, wtedy też robił pierwsze kroki. Aleks Świderek doszedł, który właściwie też miał 19 lat. Była sami młodzi ludzie i właściwie dwóch takich starszych, którzy nami kierowali i właściwie pokazywali nam taką wielką siatkówkę, bo dla nas to była w tamtym czasie ogromna siatkówka. Ja rok wcześniej byłem w LZS-ie Zegrze. Tam właśnie zostałem, był piekarz, który stworzył sobie drużynę pierwszoligową. Piekarz? Miał piekarnię, facet sobie stworzył i mnie pan profesor Piotrowski tam właśnie wysłał. On stworzył drużynę zawodników z Mazowsza, którzy dojeżdżali na treningi do Zegrza. Tam w Zegrzu, w tej sali wojskowej, w Szkole Łączności, był przez jeden rok, była drużyna pierwszoligowa. Proszę. I właściwie stworzył jeden człowiek. Coś niesamowitego na tamte czasy, bo wiadomo, jakie to były czasy. Potem ona się rozpadła bardzo szybko, no bo nie miał, ale graliśmy też bardzo fajnie. Nawet z Legii przyszedł Sierszulski, który dla nas był guru wtedy. Dla mnie, jak chodziłem do szkoły, jeszcze przyjechał Sierszulski, grałem z Sierszulskim, to w ogóle był wydarzenie. I po takim roku próby przyszedłem na AWF, gdzie właściwie była większa odpowiedzialność, no bo wiadomo, że AZS, AWF, no to musi wygrywać. A na nas wciążyło to, że jest grupa 8-10 młodych ludzi, o których wszyscy mówią, że przegramy i myślę, że to nas jeszcze mobilizowało więcej. Tak jak wspomniałeś o tym piekarzu, to przypomniałem sobie też
braci piekarzy z Częstochowy, którzy też byli znaczącymi sponsorami kiedyś przecież dokładnie. Częstochowskiej drużyny. Wątek piekarski, można powiedzieć. Oni byli sponsorami, ale sobie wyobraź, tak. sobie stworzył drużynę. Sam, od początku do końca. Pamiętam, że profesor Piotrowski dostał za to, że ja grałem w LZS Mazowsze się nazywało, dostał 4 koła do samochodu. W związku z tym śmieję się, że sprzedał mnie za 4 koła. Grał w tej drużynie w Ostrołęce, był późniejszy naczelny prokurator kraju, Sierszulski, który studiował i dojeżdżał z Ostrołęki do Zegrza. To nie były dzisiaj czasy, że się wsiadało w samochód. Były ludzie, którzy dojeżdżali z Tłuszcza, z Warszawy. Był Choiński z Żeradowa. Była grupa takich ludzi, że to cud w ogóle, że coś takiego można było zrobić. Niestworzone historie. Jemu się to udało. Dzisiaj ludzie chyba nie są sobie w stanie nawet wyobrazić to, jak wyście podróżowali na mecze, jak to wyglądało, jaki mieliście sprzęt, z którego korzystaliście, że to nie było tak, że miało się zaplecze iluś tam ludzi, fizjoterapeutów, masażystów i tak dalej, i tak dalej. W tamtym czasie wszystko trzeba było samemu zadbać. No oczywiście, kto miał buty szermiercze do grania, to był guru. Bo buty szermiercze miały taką grubszą podeszwę i miały z tyłu tak, ale to było... Czyli to było więcej amortyzacji, tak? Większej amortyzacji i w ogóle no, wszystko, piłka, to wszystko inny wymiar. O rehabilitacji to w tamtym czasie, rehabilitację dopiero prawdziwą zobaczyłem w Płomieniu Milowice, kiedy przyszedłem, to tam było zorganizowane tak na dzisiejsze czasy 100% zawodowo. No to tak właśnie czytasz w moich myślach, bo chciałem do tego Płomienia właśnie dotrzeć, bo tak jak w AZS-ie, AWF-ie graliście o pewne cele i tym celem nie było zdobycie tam Mistrzostwa Polski, tylko troszeczkę była inna sytuacja, no to Płomień Milowice to był taki twój siatkarski raj, tak to należy rozumieć? Zdecydowanie. Tak? Zdecydowanie. I to było tak, że ja w trakcie studiowania dostałem telefon, że poproszono mnie, żeby przyjechać do Milowic. Ja w ogóle Milowice w ogóle nie wiedziałem, bo ktoś z Milowic w ogóle nie przypuszczałem, co to jest. Nie wiedziałem, że to jest w Sosnowcu. Ale umówiliśmy się na spotkanie z dyrektorem kopalni. To pamiętam, tego nie zapomnę nigdy, że powiedzieli w pociąg, wsiadłem w pociąg, wysiadłem na dworcu, który nie był dzisiejszym dworcem w Sosnowcu, bo Sosnowiec wtedy wyglądał inaczej. Na dworcu widziałem wielki plakat, zobaczyłem taki, że damy 1 000 000 złotych za wskazanie lub ujęcie tego Marfickiego, który mordował wtedy tylko kobiety. Pamiętam, deszcz padał, ja miałem wsiąść w tramwaj. Wsiadłem. Miałeś ochoty z powrotem wracać? Wsiadłem w tramwaj przy dworcu, jadę w pewnym momencie, ten tramwaj stanął i stoimy. 3 minuty, 4, 5, a mówiąc, pytam się ludzi, o co chodzi tutaj. Oni są mijanki, bo jest jeden tor, w związku z tym były te mijanki. Dojechałem do tej hali, wychodzę, gdzieś widzę, deszcz spada, wisi jedna lampa taka górnicza, wiatr wieje, to się wszystko buja tak. Taki półmrok, bo to wieczór. I mówię, Boże, gdzie ja tu w ogóle, o co tu chodzi? Za WF-u, który był w ogóle kwintesencją wszystkiego, co najlepsze. I wszedłem tam, była recepcja, dostałem pokój do spania. Rano poszedłem do dyrektora, a dyrektor mówi, słuchaj, ja chcę zrobić najlepszą drużynę. Chcę wygrywać mistrzostwo, dlatego rozmawiam z tobą, bo uważam, że jesteś jednym z tych, którzy to mistrzostwo może zdobywać. To są moje warunki, takie są moje warunki. Jak przywieziesz jeszcze, jakbyś przed Zwieśkiem Gawłowskim, to w ogóle by było cudownie. Ja nie mam, przepraszam, ale nie mam czasu, zastanów się. No i dziękuję i daj znać. Ja wyszedłem i mówię, Boże, to jest jakieś, to niemożliwe. A już nawet nie chcę wspominać, ile powiedział tych pieniędzy. Mm-hmm. Powiedział, dostaniecie mieszkania, samochody. Ja mówię, ktoś zwariował, ale idę do klubu. Oni mówią, nie, my tu chcemy coś takiego zrobić. Ja od razu bez wahania mówię, okej. Okay. I skontaktowałeś się z Wieszkiem Gawłowskim, tak? Z Wieszkiem Gawłowskim i... Musiałeś go mocno namawiać? Nawet nie bardzo. Prezentując te warunki? Nawet nie bardzo. Nie bardzo. Bo dla nas to były zupełnie z księżyca zupełnie te warunki. Ale muszę przyznać, że dyrektor dotrzymał słowa. Bo był też absolutnym fanem siatkówki.
No i na tamte czasy, jak ja przyjechałem do Chmielowic, to może hala była inna, bo była mniejsza hala. Ale jeżeli chodzi o warunki, to naprawdę przekładając na dzisiejsze czasy, było wszystko. Łącznie z rehabilitacją, dwóch masażystów, sauny, masaże, mieszkania, tak jak powiedziałem, samochody, tak jak powiedziałem. Czyli nic, tylko trenować. Tylko mieliśmy trenować. I stworzyła się taka grupa naprawdę dobrych ludzi. No, było nas tam prawie sześciu, bo Bobrowski, w tamtym czasie było Jurek Malinowski, Wolnicki, który też był przy kadrze, doszedł Włodek Sadalski, tak. Wiesiek Gawłowski, Kasprzyk, to byli wszyscy ludzie z takiej kadry. Tak. I też się stworzyła taka atmosfera dobra do tego grania. Przyszedł, najpierw był jeden tener, potem przetener Strzelczyk, który był w Rzeszowie i nas, na tamte czasy tworzył inną siatkówkę. I zrobiła się taka atmosfera, że właściwie nie mogliśmy nie wygrywać, bo zespół był naprawdę najwyższej klasy. I do tego warunki takie, że ja myślę, że na tamte czasy idylla. Nie wiem, czy w ogóle był lepszy zespół, lepiej stworzony w Europie. No, siatkówka wtedy nie była jeszcze tak rozwinięta, ale on zdecydowanie położył na siatkówkę. I trzeba dodać, że zrobił dokładnie taką samą, jeżeli nie lepszą, drużynę żeńską. Była pani Krysia Czajkowska, która stworzyła, tak. Wtedy oni wygrały więcej mistrzostw od nas. Tam poznałem moją żonę. W płomieniu nie ukrywam, że ułatwiło mi to przejście też do tego klubu, ale ten dyrektor stworzył warunki, był fanem siatkówki. Wygrywaliśmy wszystko właściwie. Płomień, Milowice wygrywał wszystko w siatkówce. No tak, osiągnęliście cel, bo zdobywałeś tytuły mistrza Polski, no ale było to też wejście na ten europejski szczyt, prawda? Bo w tych rozgrywkach europejskich gdzieś tam byliście w czubie, to było jeszcze tak turniejowo trochę rozgrywane, ale w końcu przyszedł ten historyczny sukces i ten pierwszy Puchar Europy dla polskiej drużyny klubowej. I jak mówisz o tym człowieku, który postawił wam jasno cele, które chce, żebyście osiągnęli, to w takim momencie, kiedy na początku jeszcze się nie udało w tym Pucharze Europy wskoczyć na szczyt, wy nie odczuwaliście jakiejś takiej presji bo w tamtym czasie były zespoły rosyjskie, czyli radzieckie, które miały, Dynamo Moskwa miało 14 reprezentantów i wybierało, czyli Czesi byli odolona woda strasznie mocnie, Rumuni. W związku z tym, ja myślę, że najważniejsze to było próbować, bo kiedy my wygraliśmy, też nikt nie dawał nam za wygraną, bo było kilka zespołów lepszych, ale my myślę, że taką grupą, tym, że byliśmy zespołem, bo wiadomo, że były zespoły teoretycznie lepsze, ale masz turniej, w turnieju nigdy nie wiadomo. Wygrasz jeden mecz, dostaniesz skrzydeł i wygrywasz. Ale myślę, że ten dyrektor, on potem odszedł do ministerstwa, był nawet wiceministrem, ale cały czas kontrolował, że jego następcy musieli... Czuwał, żeby tam wszystko dobrze się działo. I długo się spotykaliśmy potem. Przepraszam, miał ogromną satysfakcję. Powiedział, widzisz, dotrzymaliśmy słowa. Nie powiedział, dotrzymałem słowa. Że dotrzymali. Dotrzymaliśmy słowa. No to dobrze o tym człowieku. Tak, bardzo, bardzo. Słuchaj, Płomień Milowice to już był taki etap, że byłeś kadrowym zawodnikiem, tak? To już było granie poważnej siatkówki. No więc chcąc, nie chcąc, musimy dotknąć tej kadry. Dotknąć kadry, dotknąć osoby trenera Huberta Jerzego Wagnera. Jak z Edwardem Skorkiem rozmawiałem, to wiem, że tam taka była sytuacja, że jak ogłoszono nominację na funkcję trenera Jerzego Wagnera, no to był mały szok, prawda? I zaczęły się takie konsultacje między wami. Nawet był duży szok. No i wiem, że wy stwierdziliście, że wchodzicie w to, że ten projekt wam się podoba. No to powiedz mi dlaczego? Dlaczego tak ja mogę powiedzieć z takim otwartym sercem? Że nas powołał do kadry trener Szlagol. I on nam dał podstawy pełne, bo jeździliśmy na obozy. On miał inną zupełnie teorię grania w siatkówkę, ale uznawał bardzo trening. My trenowaliśmy po 8 godzin za trenera Szlagola. Ale on bardziej chyba na technikę. Bardzo zwracał na technikę. Mniej przykładał uwagę do zespołowości, ale on dał nam podstawy ogromne wszystkie. Natomiast nie mogliśmy nic wygrać. Zawsze było tak, że jak jeździliśmy na te turnieje,
Zresztą oni wcześniej już na olimpiadę jechali do Meksyku po to, żeby zdobyć przynajmniej medal. I jeden medal brązowy chyba na Mistrzostwach Europy. Ale my, wszystkie turnieje nasza reprezentacja wygrywała, głównego turnieju nie mogła wygrać. Nawet powiem tak, że jak przyjeżdżaliśmy na tę główną imprezę, to Rosjanie mówili, dobra, wy to zawsze wygrywaliście, ale główną imprezę to my. I tak również było na olimpiadzie w Monachium. Pojechaliśmy na tą olimpiadę jako jedni z faworytów. Przegraliśmy pierwszy mecz 3-2 i zajęliśmy 8 czy 9 miejsce. I kiedy po tej olimpiadzie zaczął się ruch w sprawie wymiany trenera, zaczęły się różne tam dyskusje na ten temat, to my powiedzieliśmy, szczególnie ci młodsi, co mieli, co chcieli wygrać, dlaczego nie zmienić, dlaczego nie próbować kogoś młodego. Ja nie ukrywam, że jeszcze miałem trochę łatwiej, bo byłem bardzo blisko z Jurkiem, bo mieszkaliśmy w pokoju. No właśnie, byliście kumplami. Tak, byliśmy kumplami, ale i on, znałem trochę jego podstawy tego, co by chciał zrobić. Ale większość tych młodszych zawodników, która chciała coś osiągnąć, pomyślała sobie, zmieńmy, może będzie lepiej. Zwrócić można zawsze. Dlatego jedna grupa tak ciągnęła, żeby zmienić, no bo po to, żeby, no tak, żeby wygrać. Oczywiście Jurek był inny, kontrowersyjny, nieznany. W ogóle nie był trenerem tak naprawdę. No właśnie. Wiesz co, jak Edward Skoryk mi właśnie to wspomniał, że Jurek Wagner nie był trenerem, nie miał takiego doświadczenia. Od razu mi się przypomniała ta historia ze Stefanem Antigą, jak objął reprezentację. Oczywiście miał za plecami mentora, który mu podpowiadał, no ale skończyło się Mistrzostwem Świata, prawda? I no, takie historie się zdarzają. Jurek też miał Warycha i innych ludzi, tak, którzy mu podpowiadali. Ale ja myślę, że to jest jednak w tym, co ty masz w głowie poukładane. Bo Jurek przygotował się do tego zawodu długo, kiedy był jeszcze zawodnikiem, to już się przygotowywał. Także, on też był rozczarowany tym, że na igrzyskach wcześniej nie zagrał. No nie pojechał na igrzyska, ale on miał inną wizję siatkówki. Zresztą konsultowaną ze Strzelczykiem, bo wtedy Strzelczyk tworzył tą siatkówkę taką mieszaną, że się grało. I myślę, że ci, co myśleli inaczej trochę, że nie chcieli tylko grać siatkówkę, żeby grać, a żeby osiągać wyniki, to byli za tym, żeby coś zmienić. Bo to stało się taką stagnacją i rozrywanie w czas, że się przegrało. Czyli takie piękne porażki, które już prostu męczyły. A to już się trochę wszystkim znudziły te piękne porażki. I myślę, że zawsze wprowadza coś nowego, to powoduje jakąś zmianę. Nie wiedzieliśmy, jaką zmianę, ale Jurek to wyjaśnił, kiedy został. No właśnie, a które to według ciebie elementy decydowały, że wy później zaczęliście wygrywać? Czy to były jakieś aspekty związane z taktyką, czy z budowaniem tej wytrzymałości fizycznej, o której no, krążą legendy, jak wy ciężko trenowaliście i pracowaliście, żeby po prostu grając w piątym secie czuć się tak dobrze i świeżo, może nie w 100%, ale prawie w 100%, jak na początku spotkania? Ja myślę, że główną rzeczą, która zmobilizowała nas do takiego grania, to było to, że Jurek nas wpuścił do systemu. Że on powiedział na pierwszym zebraniu: ja mam swoje idee, ale ja bez was nie wygram, a wy jak nie kupicie moich idei, to też nie będziecie wygrywali. I myślę, że to było najważniejsze. Bo potem sam system trenowania to już wyjaśnił nam bardzo dobrze, bo ustalił, że ja decyduję na boisku, co będziemy robili, a potem razem możemy sobie dyskutować. I spowodował coś takiego, że byliśmy wszyscy odpowiedzialni za wynik. Nie było tak jak kiedyś, że właściwie się trenowało, po treningu już się schodziło. Tam były dyskusje o tym, co trzeba robić. Każdy zastanowił się, zamiast miał zrobić jakąś głupotę, zastanowił się, że jednak kondycyjnie może. I w ten sposób stworzył się zespół. Że właściwie wszyscy mówią kat. Jurek nie był żadnym katem. To był naprawdę nasz kolega, który wymagał dużo. I wszyscy się zgodzili na to, żeby tak trenować, jak on wymaga. Zaufali mu po prostu, dlatego były wyniki. No tak, ale wiemy też, że Jerzy Wagner był takim człowiekiem, który, tak jak mówisz, wymagał, ale też jak sobie coś tam założył, to właściwie ciężko było o jakieś odstępstwa chyba od tego i dyskusję z nim. Można było dyskutować z Wagnerem? Nie, właśnie wbrew pozorom nie. On bardzo przyjmował dyskusję, tak? Lubił dyskutować i dawał się przekonywać. Dawał się przekonywać, że niektóre rzeczy często się zdarzało, no teraz to trudno wspomnieć, ale dyskutowaliśmy razem w grupie niektóre rzeczy, które
On uważa, że takie są, udawało nam się go przekonać, a przynajmniej mówiliśmy, popróbuj troszeczkę. Mhm. Może zobaczysz, że jest inaczej. I wbrew temu, co się mówi, on miał swoje idee, trzymał się w miarę twardo, natomiast już w tej pracy bezpośredniej można go było przekonać i to nie trzeba, bo jeżeli uznał, że iluś ludzi mu to mówi, to uznawał za rację. Mhm. No ale Staszka Gościniaka za to, że zdecydował się na granie w Stanach Zjednoczonych jednak... odstawił na nie, to trochę nie tak było. On założenie zrobił, że na Olimpiadzie Stasiek już nie będzie grał. Aha. I powiedział to Staśkowi. Rozumiem. Już przed Olimpiadą powiedział, że nie pojedzie na Olimpiadę. W związku z tym Stasiek chciał, Jurek mógł załatwić wyjazd do Europy. Mhm. A wtedy tworzyło się w Stanach ten zawodowy ten i Stasiek właściwie bez zgody niczyjej pojechał. Mhm. Ale wszyscy mieli po Mistrzostwach Świata ofertę grać w Stanach, w tej zawodowej siatkówce. I myślę, że to był błąd Federacji Światowej, patrząc z tamtego pułapu, bo wszyscy dostaliśmy bardzo korzystne oferty, żeby na wakacje wyjechać tam grać. I Światowa Federacja powiedziała, kto pojedzie, będzie dyskwalifikowany do bo końca. Bo już nie będzie sportowcem amatorem, tak? Tylko zawodowcem. No, tak, tak jakbyśmy byli amatorami wtedy. Nikt nas nie był amatorem. Bo cieśladołowy nie jest amatorem, więc no, po prostu cieśladołowy. Tak. A Stasiek jedyny powiedział, dlaczego mam nie pojechać, bo to były bardzo korzystne oferty, dwumiesięczne tak naprawdę. No, tak. To były nasze tamte zarobki pięcioletnie, jeżeli nie... No przecież wy musieliście myśleć o przyszłości, prawda? No, wiadomo, że Stasiek kiedyś karierę sportową się kończy. Stasiek po prostu pojechał. I tak naprawdę tworzył on tam siatkówkę amerykańską, bo to były takie czasy, że Polska przodowała w trenowaniu, tworzeniu zawodników, tworzeniu trenerów. Jurek się o to zdenerwował, że on pojechał nie dlatego, że pojechał, tylko dlatego, że nie pojechał. Wiedzę. Nie, dlatego, że nie pojechał tam, gdzie mu Jurek. A, rozumiem. I to był główny powód. I to o to chodziło. Słuchaj, tak wspomniałeś o tym, że Staszek Gościniak właśnie uczył Amerykanów, wy z kolei uczyliście Włochów i zaraz do tego dojdziemy, ale jeszcze chciałem się przez chwilę skupić na tych waszych, tych najważniejszych w karierach turniejach, czyli na Mistrzostwie Świata w Meksyku i Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Kiedy wy uwierzyliście w to, że możecie pokonać Związek Radziecki? No bo to był jakby klucz do tego sukcesu, prawda? Wiadomo było, że jak się zajdzie już na szczyt, to prędzej czy później trzeba będzie się zmierzyć z tą ekipą i trzeba będzie ich ograć. No jeszcze byli Japończycy w tamtym czasie mocno. Bardzo mocni. I ja myślę, że my o tym, że możemy grać z nimi na równi, to właściwie po pierwszym roku już trochę zaczęliśmy się orientować, ponieważ Jurek przejął kadrę i zaczęliśmy grać naprawdę dobrze. Zaczęliśmy wygrywać turnieje, Puchary Świata w Japonii były, wtedy wygrywaliśmy, może mniej były zareklamowane, ale tak. To były wielkie turnieje i my to wygrywaliśmy. I zorientowaliśmy się, że gramy dobrze, gramy bardzo nowoczesną siatkówkę. W rozmowach z Rosjanami, bo to przecież byli nasi koledzy, zorientowaliśmy się, że oni z nami, oni się nas zaczynają bać, bo widzą, że ten system, który my gramy, im nie odpowiada bardzo w graniu. Czyli to już nie były te czasy, o których wspomniałeś, że jak przyjeżdżaliście, a Polacy, wy tam wszystko wygrywacie dookoła, ale w tym najważniejszym turnieju nie dacie rady. No właśnie nie. To my często tak było, że były turnieje, po turniejach były bankiety, spotykaliśmy się wszyscy razem, dyskutowaliśmy o siatkówce i tam już takie były przesłania do nas, że właściwie inaczej się na nas patrzyli. Mhm. I kiedy zaczęliśmy z nimi już tak sobie pogrywać i wygrywać, pojechaliśmy na turniej, tam, na obóz do Sachadzorę, gdzieś tam w Armenii, koło Armenii bardzo wysoko i graliśmy sparingowe mecze, graliśmy z nimi na równo i zaczęliśmy już się orientować, że to jest efekt, że to daje, to co robimy daje efekty. I w miarę szybko się zorientowaliśmy, może nie aż tak jak Jurek mówił, że będziemy tam Olimpiadę wygramy, ale jadąc na Mistrzostwa Świata, to po cichu już liczyliśmy, że jesteśmy mocni. Mhm. Oczywiście w tamtym czasie między sobą nie mówiliśmy, że wygramy Mistrzostwo Świata. Ale to mówił tylko Jerzy Wagner, ale oficjalnie. Jedziemy po złoto. A on tak mówił, ale bo tak miało, ale wśród nas tak nie mówił. Mhm. Ale my czuliśmy się mocni i nie ukrywam, że taka wzmocnienie psychiki dawały te wygrywania w tiebreaku. Mhm.
Właściwie w tiebreaku to my byliśmy tacy obciekani. Byliście mistrzami piątego serii. Tak, ale generalnie jak się przekonaliśmy, że jesteśmy już na jakimś poziomie, to wtedy właściwie nie czuliśmy strachu przed nikim. Tak mogę powiedzieć. A wy byliście taką grupą zamkniętą, do której nikt już nie mógł wskoczyć? Czy byliście otwarci na to, że jakiś zawodnik, który nagle jest wybitny, może wskoczyć? Pierwszym takim bardzo wybitnym, który doszedł do tej grupy, był Tomek Wójtowicz. Prawda? Że Tomek doszedł później. No tak. Ale my wszyscy popatrzyliśmy na Tomka, mówimy o rany, właśnie przed to nam poda rękę. Takiego nam człowieka potrzeba. Natychmiast został kupiony i nie byliśmy tak, że kiedyś jak byłem na początku w kadrze, to jednak była różnica między starszymi a młodszymi w zachowaniu tych starszych. Natomiast u nas byli wszyscy równi. Aha. Ja tak był starszy, ale był dokładnie taki sam jak Tomek w zachowaniu, przepraszam, w tym co trzeba było robić i w trenowaniu. Nawet przy taki moment zakopany, że my broniliśmy Tomka, bo trenowaliśmy trzeci raz, mieliśmy tam 40 minut treningu. Jurek mówił, dobrze, kończymy, my braliśmy dresy, a on do Tomka mówi, a ty gdzie? I Tomek zostawał jeszcze trochę dłużej. I mówimy, Jurek, ale zadręczysz go. A Jurek mówi, wiesz, żeby z diamentu był brylant, to trzeba go dobrze oszlifować. Także że jeszcze dokładał, ale jeżeli chodzi o granie, decydowało o tym, nie byliśmy zazdrośni o siebie, że ktoś gra lepiej. Dla nas ten, co gra lepiej, pomagał tylko drużynie. Nie byliśmy, to się Leszek Łacko przecież wtedy. Dochodzili młodsi ludzie też. A to wy wybieraliście Edwarda Skorka na kapitana? Czy to był taki wybór Wagnera i wasz wspólny? No, tak naprawdę to był jego, ale za naszym poparciem. No, nie było innego lepszego kandydata. Edek był w tamtym czasie guru siatkówki. Grał cudownie i do tego był najstarszy i wyważony na znak najbardziej. Bo pilnował nas najwięcej w sensie tego wyważenia. Ale wszyscy go kupili i wiadomo było, że oni wcześniej jako zawodnicy z Jurkiem no, mieli różne na siebie spojrzenia. Nie można powiedzieć, żeby się kochali. Tak. Ale zamknęli się w pokoju, pogadali 2 godziny. Zetka, męska rozmowa. Zetka stał się inny zawodnik i piękny kapitan. Jurek powiedział, nie mogłem mieć lepszego kapitana. W związku z tym to dało efekty i faktycznie chyba lepszego sobie trudno wyobrazić. Ale tak jak mówisz, faktycznie Jerzy Wagner mówił, że nie mógł mieć lepszego kapitana, ale o tobie z kolei mówił, że właściwie to na dziś moglibyśmy to przetłumaczyć w ten sposób, że Rysiek Bosek to był taki MVP tej kadry, tej reprezentacji, że uważał, że byłeś najbardziej wartościowym w tamtych latach, w tamtym czasie zawodnikiem tej reprezentacji. Tak, on mi powiedział to i oczywiście dumny zawsze z tego byłem, ale przypomniały mi się te czasy, kiedy byłem juniorem. I trener Piotrowski powiedział, słuchaj, to przyjęcie to będzie najważniejsze w życiu i ty musisz się za to zabrać. I to było jakby potwierdzeniem tego, co powiedział profesor Piotrowski, to Jurek potwierdził to, że ja w tamtym czasie właściwie nie miałem konkurenta do przyjęcia, a w systemie gry, który my graliśmy, że graliśmy szybciej, przyspieszona piłka i trzeba było bardzo dokładnie przyjąć, no to właściwie faktycznie miał rację, że byłem taką podstawą tej drużyny, bo przyjmowałem właściwie, później się dowiedziałem, że na Olimpiadzie w Montrealu miałem 98% perfekcyjnego przyjęcia na tamte warunki. Oczywiście nie było zagrywki z wyskoku, tak. ale była też trudna. Takie procenty były. Takie były. No to nieźle, naprawdę, to blisko ideału po prostu. Słuchaj, czy to prawda, że Czernyszew był sekowany później po tym zagraniu autowym, kiedy już skończył się ten finał na Igrzyskach Olimpijskich, że on generalnie musiał się spakować i opuścić? To znaczy nawet nie spakować, bo ja z nim byłem bardzo blisko, byliśmy takimi kolegami i takie były czasy, że no po prostu w tych międzynarodowych turniejach lubiliśmy się, jeden więcej, drugi mniej. I on mi powiedział, że właściwie był na tyle sekowany, że na niego spadła cała wina. Cała odpowiedzialność za porażkę. Wszyscy na niego zwalili tę odpowiedzialność i czuł się z tym źle i powiedział, ja nie mogę tu zostać, muszę wyjechać, bo mnie zadręczą. A to nie było tak, że oni go chcieli puścić.
Mhm. Nie, oni wtedy nie puszczali. On sobie wymyślił patent, ożenił się z Bułgarką. Wyjechał do Bułgarii najpierw. Mhm. Dopiero z Bułgarii wyjechał do Włoch, bo on we Włoszech był. Także on po prostu nie mógł wytrzymać tego, bo powiedział, no dobra, no ja zepsułem, okej. Okay. Ja biorę na siebie odpowiedzialność. Ale koledzy wcześniej ile zepsuli? No ale ja nie mogę być odpowiedzialny. Się pamięta tą ostatnią piłkę. I to ciśnienie na niego było takie, że on w ogóle taki buntowniczy, dlatego się lubiliśmy trochę, bo on miał trochę taki charakter, jak ja wtedy miałem, że on był też zgłaszał pretensje do swoich kolegów, że czegoś nie robią. Ale nie wytrzymał po prostu. Bo myślę, że nielogiczne jest zwalić winę na kogoś, kto zepsuł dwie ostatnie piłki, prawda? Bo one nie musiały być wcale ostatnie. Mogło być 15-5 dla nich. Tak. Prawda? Słuchaj, a co się stało takiego, że ty trochę zmieniłeś swój charakter? Z takiego właśnie, no takiego trochę takiego zawadiaki. Ja myślę, stałeś że, się takim spokojnym, opanowanym człowiekiem. Jeszcze byłem w miarę nerwowy we Włoszech jako zawodnik, no bo tam dostałem pierwszą czerwoną kartkę w mojej karierze. Po prostu przeklałem, a sędzia powiedział, że po włosku to jest zakręt, a sędzia powiedział, że on zna też polski i wyrzucił mnie z tego. Ale kiedy zacząłem być trenerem, to się zaczęło we mnie zmieniać. Musiałem właściwie... Rozumiałem, że muszę być bardziej odpowiedzialny za to, co robię, bardziej świadomy. I ktoś w tym towarzystwie musi być opanowany. I nie mogę reagować tak impulsywnie, bo to jest co innego, jak reaguje zawodnik impulsywnie, a co innego, jak reaguje trener do każdego jakieś tam z pretensjami. I tu nie ukrywam, że musiałem zacząć nad sobą pracować bardzo mocno, bo to trochę było wbrew temu, czym ja jestem. Charakterowi, prawda? Ale pomału można. Pracować nad sobą można, bo można się opanować. Można czasami wybiec, jak to w tym gdzieś za ruki krzyknąć, ła, i wrócić spokojny. Na początku tak mi się zdarzało, ale w miarę tego, jak postępowały moje ta praca jako trenera, to się zmieniłem. A chyba najwięcej to już po chorobach. No jasne. Choroby mnie wyleczyły ze wszystkiego, w sensie takim, że zrobiłem się zupełnie spokojny, bo... No masz dystans zupełnie do wszystkiego. Ale wracając do tych Włoch, tak jak powiedziałeś, zostałeś trenerem, ale wcześniej jeszcze byłeś grającym zawodnikiem w Padwie, prawda? Tak. Jak związałeś swoje losy w ogóle z tą Padwą dosyć tak mocno, ścisle. Właściwie już 2 lata przed wyjazdem do Padwy byłem umówiony z Padwą, że przyjadę tam do nich. Wcześniej był tam Zdzisiek Gambroziak w tym samym klubie. Potem był Zbyszek Zarzycki i ja byłem jakby naznaczony. Oni bardzo lubili Polaków, mieli bardzo dobrze im się z nimi współpracowało i wymyślili sobie mnie, że ja tam przyjdę i właściwie, a ja bardzo chciałem po skończeniu kariery być z rodziną. W jakimś takim klubie, nie jakimś wielkim, no bo wiadomo, że chciałem po prostu wypocząć od tego. I pomimo, że miałem oferty wszędzie, nawet mój przyjaciel ze studiów chciał mnie koniecznie zabrać wtedy do Emiratów Arabskich, żeby tam iść. Interweniował nawet w komitecie, żeby mnie tam zabrać. No ale ja byłem zdecydowany i muszę przyznać, że to był piękny czas. To był piękny czas z rodziną, nadrobiłem wszystkie zaległości rodzinne. Miałem i mam do tej pory mnóstwo przyjaciół w tamtym regionie. Nie chciałem nigdy zmieniać, pomimo że to się rozsypywało, bo oni nie mieli wtedy funduszy zbyt dużych. To był klub salezjański, to był właścicielami byli Salezjanie. I różnie było ze sponsorami, ale mi się tak tam dobrze żyło, że chciałem zostać jak najdłużej i być w tej grupie. No, ty we Włoszech, dobrze policzyłem, kilkanaście lat w sumie spędziłeś? Tak, ja byłem długo, było ale kilka lat początku, zawodniczych, później pracy trenerskiej. Tak, byłem na początku, przyjechałem już po olimpiadzie w Moskwie. Tam zacząłem jako zawodnik, ale oni po 2 miesiącach przyszedł do mnie pierwszy trener i powiedział: Rysiek, musisz mi pomagać, bo ja sobie tutaj trochę, bo on nie był takim... A na jakim poziomie w ogóle ta włoska siatkówka wtedy była? Bo tak się mówi, że to właśnie... Polacy bardzo dużo ich nauczyli i zbudowali te podwaliny siatkówki, z którą teraz my musimy się mierzyć i mamy dużo kłopotów. To prawda, że oni wtedy
No my jak wyjeżdżaliśmy do Włoch na turnieje, to właściwie wyjeżdżaliśmy na zakupy najpierw, bo turnieje były przy okazji, bo my ich tak... Ale oni postawili na siatkówkę, zaczęli się rozwijać i oni zawsze brali do nauki tych, co byli najlepsi w tamtym czasie. My w tamtym czasie byliśmy najlepsi. Pierwszy pojechał Maciek Tyborowski do Triestu, potem już dzisiaj Kambroziak uczył ich, mają do tej pory, wyobraź sobie, że jadę do Padwy i ci starsi ludzie wspominają dziś Kambroziaka. To jest coś fantastycznego. Tak. Potem pojechał Edek już do Modeny. Do Modeny, tak. Edka zdjęcia byłem, w której restauracji dookoła, w okolicy hali usiadłem, tam były zdjęcia Edka i do tej pory wspominają. W związku z tym ja do Padwy mogę przyjechać, czy do Werony, kiedy tylko sobie zajmę. Każdy cię zna z tego starszego pokolenia. I bo my ten podstawy stworzyliśmy, to fakt. Potem podjechał Olek Skiba, był trenerem kadry, on stworzył tą pierwszą kadrę tak naprawdę. A potem zaczęliśmy trochę przegrywać, to oni sobie wzięli Amerykanów. No, tak. A potem stworzyli swoją szkołę na bazie tego, co mieli, wyciągnęli wnioski i teraz mamy tego efekty. A potem zaczęli rozsyłać jeszcze swoich trenerów po świecie i również wysyłać do Polski, prawda? No, myślę, że my się tu zagapiliśmy i próbujemy teraz nadgonić. Staramy się robić... napisałem, nie ukrywam, że napisaliśmy taki nowy program do szkolenia trenerów. Teraz próbujemy go wdrożyć, który nie ma nic wspólnego ze szkoleniem podstawowym. Natomiast chcemy zrobić coś takiego, żeby nasi trenerzy mogli dobić do poziomu tych trenerów włoskich, czyli organizacji zespołu, grupy, cały ten system psychologii, tworzenia zespołu. Chcemy to dać naszym trenerom, pomagać im się rozwijać. Żeby nie dlatego, nie chcemy tworzyć bariery dla trenerów obcych, ale chcemy, żeby nasi bardzo zdolni trenerzy mogli dostosować i tu widzimy trochę braki i staramy się im dać tutaj pomóc, żeby mogli dostosować, żebyśmy wrócili do tych czasów, kiedy nasi trenerzy byli nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No właśnie, bo tak chodziło mi po głowie też takie pytanie do ciebie. Jak sądzisz, kiedy doczekamy takiego czasu, że trenerem reprezentacji będzie polski szkoleniowiec i kiedy to może nastąpić i kto to może być? Czy są kandydaci? No ja myślę, że kandydatów jest dużo i oni dają sobie sprawę z tego. Oczywiście warunki tworzenia się tego, bo ja pamiętam, kiedy ja byłem trenerem kadry i po mnie przyszedł drugi trener, to ja myślę, że musimy traktować naszych trenerów dokładnie tak samo jak zagranicznych. Oczywiście musimy im dać jeszcze troszeczkę tego, czego potrzebują, czyli właściwie nasi trenerzy są naprawdę bardzo dobrzy. Mają, sami to przyznają, że mają, nie wszyscy, ale mają kłopoty z tworzeniem grupy, z tworzeniem i dlatego próbujemy im w tej formie pomóc. Wiadomo, że część, u nas już są trenerzy, którzy osiągają wyniki, prawda? Ale nie wolno się zatrzymać, a przede wszystkim był długi moment. Ja też przyznaję, że to miałem, że w Polsce przez to, że ta szkoła trenerów trochę się zatrzymała, to każdy zawodnik, który zostawał trenerem, robił to, co robi jako zawodnik, a to jest zupełnie inny zawód. Zawód trenera to jest zupełnie, ja się zorientowałem właściwie po roku, dwóch, że to jest zupełnie coś innego, że to jest trzy razy więcej pracy niż jako zawodnik, trzy razy więcej odpowiedzialności. To wszyscy to podkreślają. Tak. I myślę, że mamy bardzo dobrych młodych trenerów i starszych. Trzeba im tylko troszeczkę podrzucić, bo tamtym trenerom się to pomaga się rozwijać. To nie jest tak, że oni sami się tworzą. Cały system szkolenia trenerów to trzeba stworzyć. U nas on się tworzy. Jest już po części stworzony, bo związek ma całą grupę, tworzy trenerów tych podstawowych, bo oni też są ważni. Ale żeby powstał taki większy, żeby oni ci najlepsi mogli się rozwijać. Musi być grupka liderów. Tak, nie ukrywam, mogę tu nie będzie żadną reklamą, jak powiem, że zrobiliśmy taki program i nazywaliśmy go tylko dla orłów. Że to mają być polscy trenerzy, trochę wyselekcjonowani i oni mają dostać warunki, żeby mogli się rozwijać, żeby stworzyć między sobą konkurencję, żeby byli konkurencją dla tych trenerów zagranicznych. Czyli żeby nie odbiegali poziomem, żebyśmy mogli powiedzieć, czy nie my, bo my to wiemy, kto są nasi trenerzy, tak. Żeby prezesi mogli powiedzieć, oni są tacy sami albo lepsi. Tak jak mówisz o tych trenerach, o tych możliwościach,
i o nauce też tego, jak prowadzić zespół, to od razu mi przychodzi do głowy Ferdinando De Giorgi, który był trenerem naszej przecież reprezentacji i ten projekt zupełnie się nie udał, nie wypalił, a teraz Italię prowadzi do największych sukcesów, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwo Świata. Czy twoim zdaniem Fefe gdzieś na przestrzeni tych lat coś więcej zrozumiał, czegoś się nauczył? Ja myślę, że bardzo dużo zrozumiał, bo ja śledzę jego karierę, śledzę i kiedy tu przyszedł, ja go sam nie poznawałem, zaczął robić takie rzeczy, które nie były dla niego. Ja ci powiem, on jest trochę jakby lustrzanym odbiciem Olka Skiby. Olek Skiba został nominowany przez trenera Piterę na trenera kadry. Wziął młodych zawodników, między innymi ode mnie, od jego tych młodych zawodników. Stworzył ogromny zespół, cudowny zespół, ale cały czas ich traktował jako tych młodych juniorów. I tak naprawdę to oni się od niego odsunęli. Oni wszyscy powiedzieli, my nie możemy, my jesteśmy dorośli, on nas nie umiał się tego pozbyć. I właściwie oni go zmienili na jego miejsce przed Velasco. I powiedział dokładnie to, co Jurek nam. Chłopaki, wy nic nie potrzebujecie. Wy potrzebujecie być grupą, ja wam tworzę system. Velasco wziął to, nie ukrywa, że wziął to od Jurka. Velasco. Wszyscy inni trenerzy argentyńscy, inni bazowali wszyscy. I wszyscy teraz mówią Velasco, jaki to geniusz trenerski. Nie, podstawę stworzył Jurek. Olek Skiba. I to samo było tu. Ferdinando dostał kadrę. I nagle stał się taki, był taki moment, że on właściwie uznał, że trzeba czekać na obiad. Tak. Zaczął ich strofować. Zaczął, we Włoszech, gdyby to zaczął robić, to po miesiącu już by nie był ten. Trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że oni, kiedy nie mieli wyników, zrobili naradę i powiedzieli, potrzebny jest nam ktoś, bo musimy zmienić kadrę. Potrzebny nam dobry trener od młodzieży. Wybrali Ferdinando. Zobaczymy teraz, czy da radę do olimpiady, bo ci zawodnicy się... Ale oczekiwania już pewno są takie, że ma bardzo wysokie. Ja śledzę dosyć tego. Właściwie odpowiedzialność im się zwiększa. Doświadczenie zawodników się zwiększa, bo ci zawodnicy zaczynają krzepnąć. Na pewno nie pozwolą w takiej formie się odnosić. W związku z tym zobaczmy, co będzie, bo Włosi sami mówią, najlepszy do młodzieży jest De Giorgi. Oni to podkreślają, że do młodzieży, jak się z nimi rozmawia prywatnie. Ale to już nie jest młodzież. To już nie przestaje być młodzież. Ja mam nadzieję, że tak będzie, bo już pora, żebyśmy zobaczyli złoty medal olimpijski. Brakuje nam tylko tego medalu i mam nadzieję, że my stworzymy zespół jako grupę, a Włosi będą czuli się bardziej odpowiedzialni, bo na takiej nieświadomości wygrywa się Mistrzostwo Świata, my trochę też tak wygraliśmy, bo nie czuliśmy odpowiedzialności. Oni robili rzeczy tutaj na Mistrzostwach Świata u nas, które dzisiaj nie wiem, czy by powtórzyli. Po prostu... Ciężko by było. No, także zobaczymy. Ja wierzę w nasz zespół cały czas i myślę, że stać nas na to, żebyśmy mogli ich ograć. A powiedz o tym... niezwykłym siatkarzu, Andrea Zorzi, do którego miałeś pod swoimi skrzydłami w Padwie. Jakbyś tak krótko miał powiedzieć, czy ty widziałeś, że to będzie taki właśnie takiego formatu zawodnik? Jak znaczy, się rozwijał ten jego talent? Było widać jego talent, bo on przyszedł do mnie, to nie miał jeszcze 17 lat, bo ja miałem takiego jednego działacza, który jeździł po klubach dookoła Padwy i wyszukiwał młodych ludzi. I Andrea Zorzi trenował w takim małym drużynie małej, bo on zapadł 25 km zapadł. Piombino Deze chyba wieś taka się nazywała. I przyjechał Giorgio, ten taki mój wiceprezes powiedział, mam tutaj przywiozę takiego. I on był wtedy wielki, wysoki. Nie umiał dużo, ale było widać, że strasznie chce. To było po nim widać. I strasznie chce się uczyć. I ja miałem drużynę, że nie miałem obciążeń, że muszę wygrać mistrzostwo. Musieliśmy wygrywać. To była drużyna skrojona na takie miejsca, taka drużyna, żeby spokojnie się utrzymywać, grać. Taka młodych ludzi złożona, bo nie było pieniędzy. Ale kiedy ja miałem tych młodych ludzi i też znalazłem sobie sam halę w szkole i podjeżdżałem pod szkołę, do której oni chodzili.
zabierałem ich po szkole. We Włoszech obiad był świętością, a ich przekonywałem, że mogli zjeść kanapkę. W czasie obiadu my trenowaliśmy półtorej czy dwie godziny, po to, żeby potem wrócili do domu, odrobili lekcje i przyjechali na trening wieczorny. To ja do Andrzeja w ogóle się nie zwróciłem, bo ponieważ jego matka zabierała ze szkoły, wracał 25 km do domu. I po tygodniu on przed domem mówi, słuchaj, a ja? Ja mówię, Andrzej, ale wiesz, no trochę mam kłopot, bo ty dojeżdżasz, mama czeka. A on mówi, przecież to nie jest twoja sprawa, to jest nasza sprawa. I on przyjeżdżał na te treningi, po treningach wracał do domu, mama go woziła, bo nie ma prawa jazdy. Mama go woziła, odrabiał lekcje, mama przyjeżdżała na halę, treningi mieliśmy na ogół o 20, około 20. Mama na hali siedziała, czekała na niego i zawoziła go do domu wieczorem, czyli o 11 byli w domu. Jak ja to zobaczyłem, to powiedziałem, to w ogóle... I on jeszcze nawet nie nadawał się do grania w szóstkę. Ja szukałem na niego miejsca, wymyśliłem sobie środkowego, bo wiesz, w tamtym czasie środkowy no, nie był tak bardzo potrzebny jak ci skrzydłowi. Mhm. Ale wiedziałem, że on musi grać, że on musi jak najwięcej, zrobił ogromne postępy. Właściwie w trzecim roku już przyjechała Parma i powiedziała do mojego prezesa, dawaj, masz tu tyle pieniędzy, dawaj go nam do... Bierzemy. On zrobił ogromny, ale to trochę się powtarza to, o czym rozmawialiśmy, że samo zaparcie, ogromna chęć. Sam chciał. Sam chciał i poświęcił się naprawdę. No i jego karierę oczywiście potem wziął go. Olek Schiwa do tej kadry swojej, tych młodych ludzi, tam już popłynął dalej. A czego nauczyło cię, czego nauczyłeś się, czego doświadczyłeś, będąc trenerem naszej reprezentacji? Bo przecież miałeś taki okres. Ja to dosyć dobrze pamiętam, bo wtedy komentowałem wasze mecze i z wami podróżowałem. No, ja wtedy wyciągnąłem taki wniosek, że ja inaczej do tego podszedłem. Ja już byłem nakręcony tym 10-letnim pobytem we Włoszech, gdzie tam większość ludzi, może nie wszyscy odnosili ogromne sukcesy, ale poświęcali się dla tego, co robić. I myślę, że gdybym ja wtedy dostał taką szkołę, jak dzisiaj ja chcę zrobić, czyli tworzenia grupy i wybierania tych najlepszych, nie jako zawodnicy, ale tych najlepszych do tworzenia grupy, to by mi było łatwiej. Aha. Ale ja trochę podświadomie to robiłem, ale nie miałem takich podstaw do tego. Oczywiście miałem w tym momencie, w tym drugim roku, kiedy zaczęło się wszystko tworzyć, zostałem zmieniony i w dalszym ciągu twierdzę, że pewnie bym miał lepsze wyniki, bo powołałem Kadziewicza, bo Kiewicz, tych młodzi ludzie, oni zaczęli, uwierzyli w to, że można. No ale myślę, że gdybym więcej nastawił się na to, żeby tworzyć grupę zawodników, którzy nadają się do grupy. Bardziej pasują do koncepcji. Dokładnie, to by było łatwiej. To by było łatwiej. Ale ja, wiesz, ja byłem tak nauczony, że właściwie nikogo nie trzeba pilnować, kontrolować. Jako zawodnik to okazało, że trzeba było. Okazało się, że było inaczej i trudno. Ale to było jakieś doświadczenie. No tak. To były jeszcze troszeczkę inne czasy niż te teraz, bo ja teraz trudno sobie pewne sytuacje wyobrazić. Ja starałem się pierwszy nauczyć ich jedzenia, prawda, zawodników. Kucharza wziąłem specjalnie, makarony, bo to trzeba gotować. Ale ponieważ byłem w miarę przewidujący, to pamiętam w pierwszym turnieju, w którym byliśmy, te makarony. I wstałem, poszedłem pod McDonalda, usiadłem i czekałem, bo widzę, że oni tym widelcami mieszają, nikt nie je makaronu. No i tam za chwilę było 10 w McDonaldzie, przyszli po McDonalda. Starałem się wytłumaczyć, że przecież ja tego nie robię dla siebie, tylko żebyście wy mieli lepiej. Dzisiaj to się zmieniło bardzo. O. Dlatego ja mówię, że ktoś musiał zacząć, prawda? Świadomość ja jest teraz zupełnie... Tym, co zaczął, że jak ktoś czegoś nie umiał, to jak ja byłem zawodnikiem, to ja sobie po cichu jechałem do Radzymina i po cichu ćwiczyłem. A u nas, jak ktoś tego nie umiał, to mówił, nie umiem. Ja tego nie umiałem zrozumieć, bo jedynym, który taki by to był Łukasz Żygadło, który przyszedł i powiedział, proszę, po każdym treningu ja bym chciał dostać i odbić sobie ze 200 piłek. I Łukasz się rozwinął mocniej. Inni zawodnicy trochę gorzej, nie umieli tego zrozumieć. Może byli wtedy na tamte czasy mniej zawodowi, bo no, trudno powiedzieć. Może potrzeba było też czasu, prawda? Tak, musieli dojrzeć, no ale na pewno ja nie miałem takiego doświadczenia jako trener, bo
we Włoszech nie musiałem tego mieć. Po prostu tam mówiło się, tak jak powiedział ten Ryczy, mówiło się, można było wyjść z sali, wiadomo było, że wszyscy zrobią. U nas do końca może to tak nie wyglądało, tylko dlatego, że u nas w tamtym czasie też była taka dziura, no trudno mi powiedzieć, zrozumiałem dopiero później, po kilku latach, że na pewno mogłem mieć większy wpływ na ich mentalność, na kreowanie mentalności. Czyli też miałeś jakieś tam swoje nowe doświadczenia i nową naukę, prawda? Tak jak to w życiu normalnie. Rysiu, teraz mamy taką sytuację, że w finale Ligi Mistrzów Siatkarskiej mamy dwa polskie zespoły, dwie polskie drużyny klubowe. Znasz je przecież, prawda? I chciałem cię zapytać o to, czy to oznacza, że Polska Liga Siatkówki jest, nie wiem, najlepsza w Europie, najlepsza na świecie, albo jest w tym topie światowym? Znaczy to, że jest w topie, to na pewno. Kto obserwuje te ligi, to wie, że nasza jest, powiem tak, to są, mówi się o naszej i o włoskiej. I ja uważam, że to są dwie różne ligi. Dlatego, że nasza jest bardzo techniczna. Tak. Nasza jest mniej nastawiona na taki power pełny. Oczywiście dla mnie ona jest fajniejsza. Natomiast włoska jest bardzo siłowa i mniej spontaniczna. Tam u nich każdy ruch jest, zresztą oni zaczęli analizę robić i u nich każdy ruch jest przeanalizowany. Oczywiście to są jakieś dwie szkoły. Dziwnie się składa, że od jakiegoś czasu te włoskie najlepsze drużyny nie mogą sobie dać rady tylko z naszymi. A to chyba wynika tylko i wyłącznie z tego, że nasze drużyny teoretycznie słabsze fizycznie, z mniejszą siłą zagrywki, wygrywają techniką. Jeżeli obserwujemy te dwie... Oni między sobą grają piękne mecze, bo Liga Włoska jest piękna do oglądania, ale oni grają podobnie. I zauważ, że jeżeli tam jakiś zespół, nie wiem, najlepsza Perugia, czy Trento, czy ktoś, nie funkcjonuje mu zagrywka, przestaje grać. Nie umie, nie może sobie dać rady. U nas, jeżeli nie funkcjonuje zagrywka, zmieniamy system zagrywki, zmieniamy system ataku i to wygląda fajnie. U nich to zaczyna być trochę taka męczarnia, że idą jeden, wali, kopie, zepsuł, drugi zepsuł, trzeci zepsuł. I czasami się tworzy tak, że po 6-7 zagrywek rzędu po każdej stronie psują. I dopiero zaczynają to, jak zaczynają tą zupełnie łatwą zagrywkę, no to wtedy jakieś tam bomby takie między sobą. Natomiast te siatkówki są dla mnie zupełnie inne. Oczywiście nasza mi się podoba więcej, bo gra się technika. Po prostu zawodnicy pokazują, mniejsi zawodnicy jakieś stać, nie wiem, Śliwka, który ma inne warunki, pokazuje się z bardzo dobrej strony, prawda? Tak. Ci zawodnicy, którzy teoretycznie nie są jakimiś wielkoludami, pokazują, że mogą grać. I w naszej lidze są zawodnicy, którzy mają 1,80 m, grają, prawda? Bo mają technikę, stawiamy na technikę, dlatego ja osobiście wolę naszą ligę. Ciebie nazywano najlepszym przyjmującym świata. Czy teraz widzisz wśród polskich przyjmujących kogoś, kto przyjmuje na takim poziomie, jaki ty kiedyś prezentowałeś? No, dzisiaj ta siatkówka jest inna. Dzisiaj zagrywka z wyskoku zmieniła bardzo dużo i samemu nie można. Ale tu z tych zawodników, których ja znam, no to może tak jak ja, to nie. Ale są zawodnicy, którzy przyjmują dobrze. Oczywiście dzisiaj się stawia trochę więcej na siłę, ponieważ się przyjmuje w czterech, to już nie potrzeba takiej wielkiej zagrywki. Ale no wiesz, nie chcę specjalnie chwalić, żeby nie było... Żeby nie urósł i żeby... No, żeby mu tyle nie urósł, tylko żeby... Żeby ktoś się nie poczuł poszkodowany. Nie? Żeby się nikt nie poczuł, bo powiedział, dlaczego tego, dlaczego tamtego. Jasne. Ja uważam, że mamy bardzo dużą ilość zawodników. Nawet w naszych czasach, siatkówka kwitła mocno. Na każdą pozycję naszą było po 3-4 potencjalnych reprezentantów. Tak jest dzisiaj. Tak. Również dzisiaj tak jest na wszystkich pozycjach. W związku z tym ja odpowiedzialność za to, żeby wygrać olimpiadę, więcej jest odpowiedzialny trener niż zawodnicy. Bo on musi stworzyć drużynę, musi dobrać. Zresztą za czasów innych trenerów też tak trochę było. Prawda? Że mieliśmy tych zawodników,
A tej głównej imprezy jakoś z jakiegoś powodu się nie zawsze udawało. Mhm. I myślę, że powinno się analizować. Ja od Włochów nauczyłem się tego, że oni wszyscy mówili o siatkówce, że tam na każdym dużym turnieju są zjazdy trenerów. Przyjeżdża, nie wiem, 100 trenerów, 200 trenerów. Są tematy, zabierają wszyscy głos i tworzą coś nowego. Ja na przykład wiedziałem dużo wcześniej z mojej tej dziedziny najbliższej, że trzeba nastawić się na naukę przyjmowania jedną ręką. Bo to Włosi wymyślili wcześniej, dużo przed nami, że przyjdzie taki moment, że będą serwowali po 150 na godzinę, po 130 i już nie będzie czasu reakcji. W związku z tym reakcja jedną ręką i już zaczęli wprowadzać w tamtym czasie jednoręczną obronę. Kiedy powiedziałem to u nas na tym, to dowiedziałem się, przyszedł tu i się będzie mądrzył. Zamiast się zastanowić chwilę, że może to się przyda. Może tak się zdarzy. Dzisiaj jest mnóstwo zawodników, którzy nauczyli się bronić jedną ręką, nie tylko przyjmować jedną ręką. No ostatnio oglądaliśmy Damiana Wojtaszka, który właśnie w ten sposób i robią broni, to lewą, tak? I prawą. Włosi zaczęli to prowadzić wcześniej. Nie mówię tego dlatego, że wcześniej zaczęli prowadzić, tylko że oni, jak wszystko idzie dobrze, to się zastanawiają, jak poprawić. Mhm. I nie zastanawiają się dwóch czy trzech, tylko robią zebrania, przyjeżdżają, każdy mówi na swój temat, czasami niektórzy trenerzy mówią absolutne bzdury, ale mówią. Ale to jest taka burza mózgu. Nikt się z tego nie śmieje, tylko mówi, a może, i trzeba mu udowodnić, że nie ma racji, bo to jest piękne. Uważam, że właśnie tak się, taka burza mózgów tworzy coś nowego. U nas zaczyna się mówić o siatkówce, między sobą trenerzy rozmawiają, fajne, bo to kiedyś, jak ja za moich czasów, to jak skończyła siatkówka, siadało się, grało się, brydża w ogóle ich nie gadało. A oni mają to, że mówią, Rysiek, no przecież my kochamy siatkówkę, to robimy jest ich życie. I u nas muszę przyznać, że tworzy się też taka atmosfera i dlatego jest fajnie. To fajnie. Tak wspomniałeś o tych Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, o tym, że czekasz na ten złoty medal. I faktycznie to może się wydarzyć, chociaż zawsze jest taka doza niepewności, różnie to bywa. Ja powiem Ci szczerze, że przy Tobie kiedyś się nauczyłem jednej rzeczy, jeśli chodzi o siatkówkę, bo miałem wielką przyjemność i zaszczyt z Tobą komentować mecze, czy na Mistrzostwach Europy, w Rzymie przecież komentowaliśmy, czy byliśmy w Belgradzie na finale Ligi Światowej jeszcze wtedy. I właśnie wtedy w Belgradzie nauczyłem się od Ciebie jednej rzeczy, bo Ty mi powiedziałeś, kiedy my prowadziliśmy z Serbią i Czarnogórą tam, no już właściwie zmierzaliśmy do końca meczu, w półfinale, Ty mi powiedziałeś, że w siatkówce zawsze wszystko może się wydarzyć, ale sam też pamiętam, że się przełamałeś, powiedziałeś, no tego meczu już nie przegramy. Zresztą widzieliśmy Grbicza, Wladę Grbicza, który rzucił słuchawkami na stanowisku komentatorskim obok, bo już też się pogodził z tym, że jego reprezentacja przegrywa z Polską. Natomiast wszystko się niestety odwróciło. Ale to jest też piękne w siatkówce, że ona, jeżeli chodzi o mentalność, o koncentrację, zbliżona do tenisa. Że w tenisie też, jak się na moment zagapisz, to przegrasz. W siatkówce jest jeszcze gorzej, bo tam minimum sześciu musi być skoncentrowane. Tak. Każda akcja jest odpowiedzialna za wszystko. Tu w tenisie jednoosobowo to ty bierzesz, a tutaj dlatego trzeba mobilizować kolegów, żeby się ćwiczyli. I myślę, że dlatego jest takie piękne, że właściwie można przegrać z każdym, pomimo tego, że się czujesz mocny, że czujesz, brakuje ci dwa punkty i przegrywasz. I do tej pory nie wiesz dlaczego. Tak. Reasumując, nigdy nie można być wszystkiego pewnym w siatkówce, ale jedno jest pewne, że Ty świetnie opowiadasz o tej siatkówce i dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Dużo zdrówka. Waszym i moim gościem był jedyny, niepowtarzalny Ryszard Bosek. Dzięki. Dziękuję. Dzięki, Rysiu.